Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam w piątek, 7 lipca. Znane są już wyniki tegorocznych matur. Jak się okazuje, absolwenci szkół średnich w województwie śląskim maturę napisali na dobrym poziomie. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczne wyniki są zdecydowanie lepsze niż w poprzednich latach i nie odbiegają od średniej krajowej. Ci, którzy nie zdali, będą mieli szansę na poprawkę w sierpniu. Fatima Orlińska. Do egzaminu maturalnego w województwie śląskim przystąpiło w tym roku ponad 27 tysięcy absolwentów szkół średnich. W porównaniu do poprzednich lat matura we województwie śląskim wypadła bardzo dobrze. Była prosta. W sensie najlepiej mi poszła matura z rozszerzenia z matematyki. Ile procent? 100%. Mi zależało tak naprawdę tylko na matematyce, żeby się na studia dostać, ale tak ze wszystkiego to jestem zadowolony. Spodziewałam się, że będzie więcej. Tutaj głównie z chemii, a tak to reszta wszystko mniej więcej dobrze. Z geografii liczyłam na ponad 70, mam troszeczkę niżej, no jestem 67% dostałam, no ale w miarę jestem zadowolona, tak. Mam same 80, 90 tak naprawdę na koncie. Jak zawsze najwięcej problemów maturzystom sprawiła matematyka. No były ciężkie zadania niektóre, no, szczególnie otwarte były takie dość, niektóre nieprzyjemne, ale myślę, że te wszystkie zamknięte były dość takie w porządku po prostu, że dało się je zrobić na tym poziomie. Poziom był okej. Jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na dobre wyniki tegorocznych maturzystów w województwie śląskim mógł wpłynąć fakt, że wielu z nich ukończyło liceum czteroletnie. W regionie nie brakuje szkół, w których zdawalność wyniosła 100%. W innych tegoroczne wyniki nie odbiegały od tych z poprzednich lat. Przeglądając w systemie wyniki widzę, że jest bardzo dużo 100%, 97% i to język polski, język angielski. W podstawie, w rozszerzeniu są bardzo wysokie wyniki, także myślę, że młodzież będzie zadowolona. No jak i my również nauczyciele jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Matematyka mi sprawia zazwyczaj co roku największy problem. No jest tam jakiś procent osób, które nie zdały, natomiast zdarzyło się też dwóm osobom, które z polskiego nie zdały, więc to nie tylko matematyka. Z angielskiego wiem, że jest chyba jedna osoba, więc generalnie jesteśmy zadowoleni. Maturzyści w tym roku egzamin zdawali w nowej formule, tak zwanej formule 2023. Uczniowie pisali egzamin w tym samym co dotychczas czasie, jednak zadań do rozwiązania było mniej. Nie było geometrii, a wcześniej maturzyści poznali zakres materiału, który będzie obejmował egzamin. 97% sukcesów mamy z języka polskiego poziomu podstawowego, czyli tylu absolwentów zdało tą maturę. Mówię o absolwentach, którzy skończyli w tym roku liceum czteroletnie i pisali egzamin maturalny w terminie głównym, czyli w maju. I przystąpili obowiązkowo do wszystkich egzaminów. Również cieszymy się sukcesem z matematyki i języka angielskiego, który jest tożsamy z wynikiem krajowym. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu przystąpi nieco ponad 3 tysiące osób, to około 11% wszystkich zdających. To według danych OKE zdecydowanie mniej niż w roku poprzednim i dwa lata temu. Coraz więcej nowoczesnego taboru, ale coraz mniej pieniędzy na to, żeby jeździł i woził pasażerów. PKM Katowice zaprezentowało 22 autobusy hybrydowe, które niedawno zostały kupione przez miejską spółkę. Już wyjeżdżają w trasy, ale nad zarządem transportu metropolitalnego wciąż wisi ryzyko braku odpowiedniego finansowania przewozów przez gminy w przyszłym roku. Te autobusy łączą w sobie cechy pojazdów elektrycznych i spalinowych. Dzięki temu z jednej strony mają większy zasięg niż elektryki, a z drugiej mniejsze spalanie i emisje zanieczyszczeń niż tradycyjne autobusy spalinowe. Ten pojazd z jednej strony ma silnik spalinowy, ale mały. 5 litrów to na autobus to jest naprawdę mały silnik. 5 litrów pojemności skokowej. Natomiast ta bateria też nie jest wielka, więc to w sumie jest mądra konstrukcja, która pozwala jeździć cały dzień roboczy bez ładowania, bez przerywania jazdy. Żeby w pełni wykorzystać możliwości autobusów hybrydowych, trzeba umieć nimi jeździć. Prowadzenie takiego pojazdu różni się trochę od jazdy autobusem z tradycyjnym silnikiem. Dlatego kierowcy przejdą specjalne szkolenie. Moment, kiedy możemy zdjąć nogę z pedału przyspieszenia, jest jednocześnie momentem, kiedy możemy odzyskiwać energię. I teraz w przypadku naciśnięcia na hamulec w normalny sposób, ta energia się ładuje z powrotem do baterii, bo maszyna elektryczna przechodzi w funkcję generatora prądu. Tak? Natomiast nawet jadąc
bez gazu, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli się delikatnie tylko naciśnie na pedał hamulca, to system to odczytuje, że to jest moment, kiedy można już przestawić maszynę w tryb generatora i też można w ten sposób odzyskiwać energię i tego się głównie kierowcy muszą nauczyć. O ile PKM Katowice ma coraz więcej nowoczesnych autobusów, o tyle cały czas brakuje mu kierowców. Miejska spółka musiała zrezygnować z obsługi niektórych linii. Podobne problemy mają inne PKM-y, a może być jeszcze gorzej, bo miasta i gminy GZM nie chcą znacząco zwiększyć finansowania komunikacji publicznej. Prezydenci uważają, że metropolia źle wylicza należne składki. On jest zawiłym wzorem stosowany w dużych przybliżeniach, co nie pozwala do końca określić rentowności poszczególnych linii autobusowych, no i również mieszkańców, którzy podróżują tymi autobusami i ich celów podróży. Więc głównie nam zależy na tym, aby zmienić podejście do sposobu liczenia i to od dawna powtarzam i znów zbliżamy się do momentu, w którym na przykład jeżeli byśmy chcieli zorganizować sami sobie transport w obszarze miasta Katowice, to on będzie tańszy, aniżeli to, co wynika z kosztów, które ponosimy dzisiaj. Do sprawy finansowania komunikacji prezydenci mają wrócić po wakacjach. Rewitalizacja stawu Kalina w Świętochłowicach dobiega końca. Prawie rok trwało samo wydobywanie i neutralizacja toksycznych substancji, które osadzały się w wodzie przez lata. Do tego stare materace, rowery, 200 opon na dnie zbiornika, który jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku mieszkańców. Fatima Orlińska. Chemiczna woń, która przez lata unosiła się nad stawem Kalina w Świętochłowicach, to już przeszłość. Zbiornik przeszedł całkowitą rewitalizację, a największym wyzwaniem była jego remediacja. To specjalistyczne zabiegi technologiczne, których celem jest zmniejszenie ilości szkodliwych substancji w środowisku, w tym wypadku w wodzie. Przez dziesiątki lat do stawu wraz z wodami opadowymi spływały toksyczne odpady z pogórniczej hałdy. Jeśli chodzi o substancje toksyczne, głównie tutaj mierzyliśmy się z ekstremalnie wysokimi stężeniami fenoli oraz węglowodorów, czyli takich związków, które są silnie rakotwórcze i toksyczne. Ile ich było? Jaka ilość? To znaczy zależy, jeżeli mówimy o gruncie, to były to kilkukrotne przekroczenia, natomiast jeżeli chodzi o jeżeli mówimy o stanie wód, to były to przekroczenia nawet 1000-krotne i więcej. Dziś woda w stawie jest niemal w 100% czysta, co oznacza, że nie ma w niej toksycznych substancji. Nie jest jednak czysta na tyle, żeby mogło tu powstać na przykład kąpielisko. Rewitalizację Kaliny rozpoczęto w kwietniu 2021 roku, a sam proces wydobywania i neutralizacji osadów trwał prawie rok. Co ciekawe, dzięki innowacyjnemu systemowi wszystko odbywało się na miejscu, bez konieczności wywozu szkodliwych substancji. Hałda zostaje tak zwanym sarkofagiem, czyli zostaje kompletnie wyizolowana i przestaje emitować fenole do stawu. Czyli pierwszym elementem, żeby ten sarkofag był szczelny, było wykonanie ściany szczelinowej, która jest dookoła hałdy i która głębokością sięga warstw nieprzepuszczalnych. Więc teraz cała woda opadowa spływa po hałdzie i bezpośrednio wsiąkając nie wypłukuje dalej fenolu do stawu. Ponadto woda natleniana jest zamontowanymi wewnątrz stawu dyfuzorami, co dodatkowo wpływa korzystnie na środowisko. Efekty już widać, bo do stawu powraca życie. Koszt inwestycji to prawie 70 milionów złotych, z czego wkład miasta to kilka procent. Zdecydowana większość kosztów pochodziła z unijnego dofinansowania przekazanego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu to ponad 5 milionów złotych bezzwrotnej dotacji dla miasta Świętochłowice, a ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to ponad 50 milionów złotych, także ogromna pula środków, która poszła na realizację tego zadania, a dzięki tym środkom możliwe jest i to zadanie już się kończy, ten efekt już powoli jest dostrzegany. Do dyspozycji mieszkańców staw Kalina w nowej odsłonie zostanie oddany w połowie września. Powstały tam boiska do gry, plac zabaw dla dzieci, a w trakcie budowy są jeszcze ścieżki rowerowe, spacerowe i dla rolkarzy. To już trzeci taki tor w Gliwicach, ale ten jest najdłuższy. Od kilku dni można korzystać z nowego pump tracka, który został wybudowany na osiedlu Kopernika. Ma 135 metrów długości, 6 zakrętów i 20 przeszkód. Co to takiego pump track i dla kogo jest przeznaczony? O tym Paweł Jędrusik.
Mimo że dopiero co został otwarty, już cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie tylko użytkowników rowerów, ale też hulajnóg czy rolek. Jest bardzo fajny, dużo ludzi, fajnie jest. No fajnie jest ogólnie. To chyba najdłuższy pump track w mieście. Tak, największy w Gliwicach. Ciężko go przejechać? Nie jest ciężko. To zależy jakby jak się jeździ, czy się pompuje, czy się nie pompuje. No, w zasadzie to się szybko przejeżdża. Dobrze, że go wybudowali, bo tej dzieci w sumie jest dużo miejsca na zrobienie coś i ważne, żeby to zrobili, bo tutaj dużo osób się kręciło po osiedlu i nudziło się w wakacje, no i tutaj w końcu zrobili tego pump tracka. Jazda na pump tracku jest dosyć prosta. W przypadku rowerów chodzi o to, aby nie pedałować, a pracować nogami, czyli pompować. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Trzeba jeździć, nie wypadając poza trasę. Jak się na przykład wywróci i ten, trzeba zabrać hulajnogę albo rower z drogi, żeby nikt w niego nie wjechał. No i dobrze też mieć kask i ochraniacze na najbardziej narażone na kontuzję części ciała. To już trzeci taki obiekt w Gliwicach. Ten został wybudowany w ramach gliwickiego budżetu obywatelskiego i kosztował około 400 tysięcy złotych. Pierwsi Śmiałkowie już korzystają, chwalą tak naprawdę to miejsce, że jest jednym właśnie tutaj z największych. No a przede wszystkim było takie zapotrzebowanie. To mieszkańcy tutaj zgłosili ten projekt, projekt wygrał. No a teraz mieszkańcy mogą cieszyć się właśnie nowym miejscem, a przede wszystkim też tutaj odpocząć i zrelaksować się. Pump track przygotowała firma Veloprojekt, która zrealizowała już wiele takich obiektów w regionie. Mimo że ten tor jest najdłuższy w Gliwicach, to daleko mu jeszcze do tych najdłuższych w kraju. Największe z nich mają nawet około 500 metrów. Jego geometria została tak wymyślona dzięki możliwościom, jakie stworzyła nam lokalizacja, działka, że ten tor jest bardzo długi, ma niewiele zakrętów, tak naprawdę ma na obu końcach dwa zakręty pełne po 180 stopni, a wszystkie zakręty, które są pomiędzy, to są nazywane przez nas odbitkami, czyli zakręty o bardzo niedużych promieniach, co pozwala na nabranie dużej prędkości, naukę szybkiej jazdy. Nowy pump track jest zlokalizowany u zbiegu ulic Wielkiej Niedźwiedzicy i Alei Witoszka. Do wydania książki nie wystarczy sam pisarz. Oprócz niego są redaktorzy, korektorzy, pracownicy drukarni czy wreszcie dystrybutorzy. Zazwyczaj przygotowaniem książki w imieniu autora zajmują się wydawnictwa. Zazwyczaj, bo są wyjątki. Jakie? O tym w materiale Pawła Jędrusika. Polskie Stowarzyszenie Autorów Niezależnych Samowydawcy zrzesza już kilkadziesiąt osób. To pisarze, którzy postanowili, że nie będą korzystać z usług wydawnictwa. Powodów jest wiele. Tutaj autor ma absolutnie wpływ na każdy szczegół książki, która się ukaże. Od tego, jak wyglądać będzie okładka, jak będzie wykończona, jaki papier, jaka czcionka. No, każdy jeden szczegół jest trzymany w łapach, że tak powiem. I choć pracy jest wtedy o wiele więcej, to czasami się to opłaca. Jak mówią autorzy, nierzadko wydawca, który ponosi koszt druku, redakcji czy korekty, pobiera z okładkowej książki nawet 90-95% przychodów. Jednak gdy autor robi to sam, sam też musi zadbać o promocję i dystrybucję. Najtrudniejsze według mnie jest promowanie książki, bo to wymaga w zasadzie poświęcania codziennie x czasu na to, aby o tej książce mówić w internecie, aby o niej było głośno, aby ją reklamować, aby zachęcać czytelników. Tu z pomocą przychodzą głównie media społecznościowe czy targi książki w dużych miastach. Niektórzy z autorów zmagają się też z innymi problemami. Polityka dużych wydawnictw polega na tym, że przyjmuje się najpierw autorów, którzy są już znani. No, żeby ktoś był znany, to najpierw musi jakoś zaistnieć. Samodzielne wydawanie książek jest już popularne na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Polsce dopiero raczkuje. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.